Cieszę się, że możemy się spotkać w tak miłych okolicznościach. Obaj ukończyli z sukcesami Giro d'Italia tegoroczne. Michał Gołaś przez 3 dni był szczęśliwym posiadaczem koszulki najlepszego górala. Michał Kwiatkowski z kolei debiutował w Giro i też udało się dojechać do końca, co jest znakomitym wynikiem. Znakomicie też poszło mu na czasówkach, więc gratulacje. Dzięki znakomitemu występowi w Giro d'Italia były kolarz toruńskiego Pacyfiku ma szansę występu na Igrzyskach Olimpijskich. Polski Związek Kolarski wkrótce ma ogłosić swoje nominacje. Pewni miejsc wydają się być Sylwester Schmidt oraz Bartosz Huzarski. Nieoficjalnie mówi się już, że na Londyn ma się przygotowywać również Michał Gołaś. Trzeba było walczyć do końca i to był dla nas obojga ważny dzień, bo Michał tak samo mógł założyć białą koszulkę tego dnia jak ja różową. No ale mówię, ja akurat zapłaciłem za ten dzień wcześniejszy i naprawdę ten etap, na którym uciekałem, ten pierwszy, był super ciężki. Może w telewizji to nie wyglądało jakoś... Zazwyczaj nie wygląda. Nie wygląda, no tak, ale akurat w tym regionie Włoch naprawdę te wyścigi są bardzo ciężkie i odczułem to bardziej niż na przykład tą następną ucieczkę czy jakieś tam inne etapy. Tego momentu rozgłos, nie wiem, zaczął do ciebie docierać, czy miałeś takie sygnały, stałeś się sławny w Polsce? Sławny? To nie wiem, czy sławny, ale... Fakt... W sporcie rosła bardzo szybko. No akurat po tym etapie chyba... Wpisy też podobno, nie przyzwoicie dużo wpisów. Ja słyszałem, że na Giro został w ogóle pobity rekord, nawet większa oglądalność niż Tour de France zeszłoroczne, które miało znowu rok temu rekordową oglądalność, także... Nie przeze mnie może, ale jakby ta atmosfera kolarska się nakręciła i nawet tacy docierało do mnie, że nie wiem, zwykli ludzie, ktoś kto stróżuje i ma telewizor, to też ogląda Giro, bo jest tam ktoś z Torunia, także to takie miłe i chyba no, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Co jest trudniejsze takie, że zaczął tych ostatnich etapach, a także na przykład w Asyżu, bardzo specyficzna ta trasa, poziutki, uliczki, w górach z kolei poziutki, ulicy, no trzeba ćwiczyć bardziej podjazdy, czy właśnie nawet zjazdy, żeby się tam oddalić? No na przykład ja brałem dużo doświadczenia na zjazdach, bo z tego co wiem, Michał szalał na zjazdach, gdzie odjeżdżał solo i tak dalej, niektórym tam przyprawił wiele nerwów, aczkolwiek ja zauważyłem, że po prostu odstaję od grupy na zjazdach, bo naciskałem na hamulce zbyt często. W toruńskim Pacyfiku odbyło się spotkanie zarówno z Michałem Gołasiem, jak i jego kolegą z teamu zawodowej grupy Omega Pharma, debiutującym w Giro d'Italia Michałem Kwiatkowskim. 21 lat. Niewielu kolarzy w sumie w tym wieku startuje w wielkich turach i jest takie po prostu pytanie było od dyrektorów, czy po prostu już jest czas na to, czy jest jeszcze poczekać. Aczkolwiek bezpośrednie przygotowanie przed wyścigiem, to wiadomo, specjalistyczne treningi i po prostu na samym wyścigu, z mojej perspektywy, no to najważniejsza regeneracja jakakolwiek jest, to optymistyczne myślenie, pozytywne myślenie, bo jeżeli człowiek będzie chciał już zakończyć wyścig, on to po prostu będzie bolało wszystko. Miałem jeden kryzysowy etap, w którym po prostu na początku strzeliłem właściwie sam z peletonu, aczkolwiek Francesco Chicchi, nasz sprinter zespołu, został jeszcze wcześniej ode mnie, no ale on na następny dzień był bardzo zmotywowany, żeby ukończyć ten etap. I bo był płaski etap, w którym mógł powalczyć, aczkolwiek ja już na tym etapie miałem kompletnie dość wszystkiego i myślałem tylko o zatrzymaniu się, ale dyrektor sportowy jechał koło nas cały etap. Słyszałem w radiu, że nie poddawał się, walczył, no i 150 km spędziliśmy, 3-4 osoby, jadąc do mety, walcząc z limitem czasowym, no i udało się dojechać i skończyć. Następnego dnia już po prostu cieszyłem się, że się nie poddałem, bo poddałem się właściwie już przed startem. Michał Gołaś został pierwszym polskim kolarzem w historii, któremu udało się sięgnąć po prestiżową koszulkę lidera klasyfikacji górskiej wyścigu Giro d'Italia. Do mety w Mediolanie jej niestety nie utrzymał, choć było bardzo blisko. Michał Gołaś pochodzi z małej Nieszawki, ścigania uczył się na szosach Torunia i okolic. Wychowywał go znakomity Pacyfik pod okiem trenera Leszka Szyszkowskiego.